podejdź do tego pierwszego. Stój. Jak mnie to podnieca, koniec świata. A ile to litrów ma? Nie mam pojęcia. Ile wlezie? Ile wlezie? Ostatnio chyba wleźliśmy 100 litrów nawet. A, no to poprowadzić cię, czy wiesz, jak jechać? Możesz mnie poprowadzić, żebyś dołożył swoje 2 grosze. I wiesz co? Czekaj, jedź. Nie pamiętam, jak tu było. Poczekaj chwileczkę. Tam jest droga, jak dobrze pamiętam, nie? Taka stara. Jest. No to właśnie tam jedziemy. Tak, bo narzeczona mnie na randkę wzięła, więc testujemy i randkujemy. Stwierdziła, że zrobi randkę po mojemu. Dzisiaj żadnego jakiegoś tam restauracji czy coś, tylko jedziemy. U nas jest wszystko. Jedziemy. Dzięki. Dzięki. Dobrego dnia. Słuchaj, kochanie, żebyś nie marudził, że ja tylko spa i spa. A czy ja tak marudzę? Nie. I jedź tą ledwo widoczną drogą. Dobrze, takie są najlepsze. Czyli to jest nasza randka, tak? Tak. Jak ci się podoba? Mega. Tak. Zaraz wywalę w coś głową. Coś nie bój, nie bój. Jesteś gotowy na to szaleństwo? No. A na życie ze mną? No też, a wiesz, się boję. A wiesz, że to dopiero początek? No. Kwiatuszku, kocham cię. Wiedziałam, że to powiesz. Mogłam się założyć. Co za czuł? No też wiesz, gdzie mamy sypialnię. No, mi to pasuje. No generalnie chciałam, żeby tak, żeby się czuł jak w domu. Więc wzięłam to, co było dostępne w domu. No i wiadomo, środek zrobiłam, żebyśmy zjedli w razie jakby padało, żeby było tak miło, przyjemnie i tak dalej. Twoje zdrowie? Nie. To za naszą pierwszą offroadową randkę. Najpierw się daje buzi, później się całuje. Dobrze. Wiesz, że nie piję, to nie wiem. Mówili ci uważaj na nią? Mówili. Mój czubek. Jak kurde, jakbyś mieli 20 lat, wiesz o tym? Ja mam 21. Co sobie życzysz, szaszłyczek czy mięsko? Ja mięsko. Ja, kochanie? Pycha. Słuchaj, ja jestem tak szczęśliwa, nawet w takich okolicznościach przyrody, że nic, tylko żyć i nie umierać. Jemy i spadamy do łóżka. Mhm. Znaczy, najpierw jeszcze do gwiazd.